Ktoś wierzy w to, że Bóg chce błogosławić nasze życie? Oczywiście. Oczywiście. No dobra. Wiecie jak? Panie, daj mi cierpliwość, bo jak nie, tak? No już nie mogę wytrzymać. Wiecie, obficie, tak, na pewno obficie, ale głównie Jego błogosławieństwo przychodzi do naszego życia przez Jego Słowo. Amen? To jest dobra nowina. To jest dobra nowina. Chcesz być błogosławiony? Chcesz podnieść rękę? Czytaj Słowo. Miej relację z Duchem Świętym. Miej relację z Bogiem. Szukaj żywego słowa Rema. W jakikolwiek sposób tego nie zrobisz. Czy chodząc, czy wstając rano i chodząc do Prołaja Nowic? Czy w inny sposób? Ale szukaj relacji z Bogiem. Słowo Boże mówi tak. Jezus nauczył Ewangelia. Po pierwsze, szukajcie Królestwa Bożego. Generalnie On nie powiedział nawet szukajcie Króla. Bo my nie mamy szukać Króla, bo my pojednaliśmy się z Nim i moje życie to nie jest szukanie Króla, bo ja znalazłem. Ty znalazł? Jezus króluje w naszym życiu. My nie szukamy Króla, bo my Go mamy. Niektórzy z Was może jeszcze są w podróży życia i szukają i Waszymi podlegacie różnym rzeczom, różnym siłom, różnym naciskom. I jeszcze może Jezus nie jest Waszym Panem. Ale generalnie nasze życie to jest szukanie Królestwa i Jego spraw, czyli sprawiedliwości, radości i pokoju. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, to nie napój i pokarm. Zobaczcie, jak często właśnie to nas absorbuje. Za tym biegamy. To, gdybyśmy zrobili tak, policzyli, za czym ile biegamy, to wtedy widać, co jest na pierwszym miejscu. I to mnie zawsze zawstydza, bo zawsze widzę wtedy, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Że On jest na pierwszym miejscu w pieśni. Ale jakiś margines Mu oferuje dziennie. Mówiłem Wam, 15 minut dziennie. U pastorzy, co Ty taki jesteś tutaj restrykcyjny i taki starotestam, 15 minut dziennie się modlić albo czytać słowo. Ktoż to widział? Ludzie, tyle rzeczy jest do zrobienia. Świat jest taki piękny. Królestwa Bożego. Na pierwszym miejscu, co stawiamy. Chciałbym dzisiaj kontynuować to nauczanie sprzed tygodnia o tym nauczanie zatytułowane Jak wierzyć pomimo doświadczeń. Pamiętacie to pytanie, jak żyć? To pytanie generalnie powinno brzmieć, jak wierzyć. Bo jak wierzysz, tak żyjesz. Nie można źle wierzyć i dobrze żyć. Mówię teraz ogólnie o sprawach dotyczących życia. Nie można źle wierzyć na temat finansów i dobrze żyć w obszarze finansów, chyba że jesteś gangsterem. Ale za to spotka cię kara. Generalnie, jeżeli zaczynamy zmieniać się, zaczyna się zmieniać nasze myślenie, zaczynamy wierzyć dobrze w obszarze na przykład finansów, to zaczyna się zmieniać nasze życie. Zaczynamy obfitować. Zaczynamy tworzyć jakieś rezerwy. Zaczynamy tym zarządzać w Boży sposób. Zaczynamy być wierni Bogu. Dajemy dziesięcinę, łożymy na sprawy Królestwa i nagle okazuje się, tak jak mówiła tutaj dzisiaj Sara, że wcale nie mamy mniej, ale mamy więcej. Ale mamy więcej, bo to jest zasada Królestwa, to jest zasada siania i zbierania. Jeżeli źle wierzę na temat swojego zdrowia, to ono będzie byle jak. Ja przez wiele lat źle wierzyłem na temat mojego zdrowia. Myślałem, że zdrowiem trzeba się zajmować, jak się ma 60 lat. Generalnie wtedy już nie za bardzo jest się czym zajmować. Tak? Jeżeli wcześniej się człowiek zajmuje zdrowiem, to też jest później efekt. Chyba, że dopadnie go jakieś choróbstwo i tak też bywa, tak? Zgodzicie się z tym? Ale wierzymy w różnych obszarach i teraz wierzymy tak, jak mówi Słowo. Wierzymy tak, jak mówi Pismo. Chcesz być błogosławiony w swoim życiu? Ufaj i wierz w Jego Słowo. Spędź czas z Bogiem. Przyjmij Jego Słowo. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak wierzyć, aby nasze życie było zmienione, aby ono było skoncentrowane wokół Boga. I bohaterem tej usługi jest w dalszym ciągu mój ulubiony bohater w ciągu ostatnich 2 miesięcy, czyli Samuel. A tak się złożyło, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy rzeczywiście był bohaterem w różny sposób. Ale
mówię o tym biblijnym Samuelu, o niesamowitej, niesamowitej osobie, niesamowitym przykładzie. Wiecie, kiedy Biblia pokazuje nam w Starym Testamencie jakąś osobę i rzuca światło na jakąś osobę, ona zawsze rzuca światło na Chrystusa. Prototypem Chrystusa w Starym Testamencie jest wiele przykładów Chrystusa. Mojżesz, Abraham, ojciec wiary, tak? Abrahama, ojca wiary, mamy Mojżesza, który wyprowadza z niewoli, który jest też typem Chrystusa. Mamy Samuela, który jest w pewnym momencie prorokiem i sędzią, tak? A wiemy, że Chrystus jest też sędzią. On siedzi na tronie po prawej ręce Boga. Więc kiedy patrzymy na Stary Testament, on jest zapowiedzią rzeczy przyszłych. Widzimy też przede wszystkim Chrystusa. I w wielu przypadkach, kiedy czytamy o Samuelu, widzimy Chrystusa. Kiedy czytamy o nim, że on wzrastał i cieszył się łaską u Boga i u ludzi. Praktycznie dokładnie takie samo stwierdzenie jest w Starym Testamencie, kiedy jest mowa o Samuelu. Przypomina wam to coś? Pamiętacie Annę, która długi czas nie mogła mieć dzieci i urodziła syna? Oddała go na służbę do przybytku. Podobnie mamy z Jezusem. Mamy Marię, która rodzi dziecko. Mamy później jej pieśń, którą ona śpiewa. W Starym Testamencie mamy pieśń Anny, która brzmi bardzo podobnie jak to, co później zrobiła Maria. Mówiła: błogosław duszo moja Panu, i tak dalej, te słowa, które czytamy. One są dosyć podobne, analogiczne. A więc kiedy czytamy Stary Testament, ubieramy często okulary Nowego Testamentu i staramy się zobaczyć Chrystusa. Staramy się zobaczyć Chrystusa. A teraz do Samuela. Jak wierzyć, aby przejść przez przeciwności życia? Dzisiaj rozmawiałem chwilę przed nabożeństwem z naszym przyjacielem i mówi do mnie tak. Myślałem, że jak się nawrócę, przez pewien czas tak myślał, to jest złe myślenie, to teraz wszystko będzie dobrze i będzie łatwo. Zaczyna rozumieć, że teraz dopiero zaczęła się bitwa. Ktoś to rozumie? Że to nie jest tak, że się nawracamy i teraz jest wszystko super, hiper. Jeżeli takie rzeczy słyszysz w kościele, to zmień kościół. Że jak się nawrócisz, to wszystko teraz będzie, Bóg będzie szedł przed tobą, będzie ci torował drogę i nie będziesz miał żadnych problemów. On będzie szedł przed tobą. Co więcej, powiem ci, on idzie także za tobą. I on toruje ci drogę. Ale on przeprowadza cię przez doświadczenia i przez problemy, a nie usuwa doświadczenia i problemy. Jest różnica? Zdecydowana różnica, kiedy Bóg nas przeprowadza, kiedy On jest z nami, kiedy On toruje nam drogę. Tak jest. Czytamy w Słowie, choćbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz. Bóg mi mówi, jak będzie ogień, to go usunę. Żebyś sobie przeszedł teraz przez fajny teren. Ale mówi, choćbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz. Ogień to też symbol doświadczenia w naszym życiu. Choćbyś szedł przez wodę, ona cię nie zaleje. Choćbyś szedł ciemną doliną. Nie ma obietnicy życia bez doliny. Nie ma obietnicy życia tylko na górze, na haju. Ale jest obietnica w Bożym Słowie, że On będzie z nami także w ciemnych dolinach. I powiem wam, że my triumfujemy, kiedy jesteśmy na szczycie. Śpiewaliśmy dzisiaj taką pieśń, że żeby triumfować i świętować zwycięstwo. Tam był taki jeden fragment o tym, że będziemy świętować zwycięstwo. Świętujemy na górze, na szczycie często świętujemy zwycięstwo, ale Bóg do nas mówi najczęściej właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w ciemnej dolinie. Wtedy, kiedy jesteśmy w największych tarapatach w moim życiu, najczęściej Bóg mówił do mnie właśnie wtedy, kiedy była najciemniejsza noc. Kiedy wydawało mi się, że nie jestem w stanie Go usłyszeć. Że nie jestem w stanie, że Go nie ma. Wydawało mi się, że Boga nie ma. Wtedy On do mnie przemawiał. I taki czas mamy też opisany tutaj w pierwszej księdze Samuela. Zwróćmy się do tekstu. Pierwsza księga Samuela i trzeci rozdział. Przeczytamy dzisiaj spory fragment Bożego Słowa. I to będą wiersze od 1 do 21. Słuchajcie się w ten tekst, bo tekst jest naprawdę mocny. Tekst jest dobry, jak całe Boże Słowo, ale on może do nas może mówić. Czytamy od pierwszego wiersza. A pachole Samuel służyło Panu przed Heli. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione.
Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana, tam, gdzie była skrzynia. I zawołał Pan: Samuelu. A on odrzekł: oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. A on na to: nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. A ten na to: nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to Pan woła pachole. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu i przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa Twój słucha. I rzekł Pan do Samuela: oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Ciekawe. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego, lecz Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Heli zaś przywołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój. A ten na to: oto jestem. I rzekł: co to za rzecz, o której on ci mówił? Nie ukrywaj jej przede mną, niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeśli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których mówił do ciebie. I opowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł: Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. I rósł Samuel, to jest ten wiersz, o którym wam mówiłem, a Pan był z nim. I żadne ze słów jego nie postawił niespełnionym. Wiersz 20 i 21. Dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. I wiersz 21. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo, Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. Spory fragment, ale postanowiłem, że przeczytamy go razem, ponieważ ten fragment zawiera bardzo wiele rzeczy, które możemy odebrać do swojego życia. Szukamy słowa Pana, szukamy w naszym życiu, szukamy Jego Królestwa i szukamy Jego Słowa. Jak to jest, że pomimo trudnych okoliczności, które są opisane tu w pierwszym wierszu, zobaczcie, że Słowo było rzadkością, że widzenia nie były rozpowszechnione. W zeszłym tygodniu mówiłem, że to był okres sędziów, że każdy robił co chciał. Nie było króla w Izraelu. Każdy postępował jak chciał, według swoich pragnień, pożądliwości. Czasy były naprawdę, można by powiedzieć, że to były trudne czasy. Słowo nie było rozpowszechnione. I jak to jest, że w takim czasie jest człowiek, który słyszy Boże Słowo, który żyje wiarą i przechodzi przez te wszystkie doświadczenia. Możemy się od niego wiele nauczyć. Jedną z rzeczy, którą chciałbym podkreślić, to rzecz pochodząca z pierwszego słowa, to temat pochodzący z pierwszego słowa, a mianowicie to, że czytamy tutaj, że Słowo było rzadkością. I teraz, kiedy pomyślimy o tym fragmencie, to chciałbym, żebyście popatrzyli na to tak. To nie chodzi o to, że ludzie nie mieli Biblii. Ja myślę, że dzisiaj trochę jesteśmy w takim czasie, że Słowo jest rzadkością. Pomyśl teraz o swoim życiu, o swoim duchowym życiu. Ile egzemplarzy Biblii masz, ile masz aplikacji i jak często do nich sięgasz. I wtedy odpowiemy sobie, czy Słowo jest rzadkością. Jak zaczynasz swój dzień? Jak zaczynamy swój dzień? Czy zanim dotknę nogami ziemi, schodząc z łóżka, jestem w stanie dotknąć nieba swoim sercem? Dobra, nie? Zapiszcie. Myślimy.
czy zanim spuszczę nogi z łóżka i dotknę ziemi, jestem w stanie sercem dotknąć Jego serca. Czy z jakim nastawieniem poruszamy się? Czy rzeczywiście Słowo ma dla mnie jakieś znaczenie? Czy zrobiliśmy z Boga wielki zbiornik, w którym wszystko jest, chcemy, żeby nam błogosławił i tylko chcemy wyciągać? Czy raczej w poszanowaniu mamy objawienie Jego Słowa? Objawienie Jego Słowa. To, że On mówi do nas. Że mówi do mnie, że masz z Nim czas. Intymny czas spędzasz razem z Nim. Dalej czytamy. To jest też dzieło Ducha Świętego. Zobaczcie, że czytamy tutaj, że Słowo było rzadkością, a objawienia nie były rozpowszechnione. Wiemy, że to był czas, gdzie Duch Święty nie był jeszcze wylany. I Bóg mówił, tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg mówił przez proroków, a później w czasach ostatnich, czyli 2000 lat temu, powiedział, przemówił. Wiecie, w jaki sposób Bóg przemówił? Przez Słowo, przez Syna swojego, przez Jezusa. My dzisiaj mówimy, Bóg nie mówi. On powiedział. On powiedział i ciągle mówi. Tylko czy ja jestem nastawiony na słuchanie? Tutaj wczoraj słuchałem Stephena Fertyka nauczanie na ten sam temat i zainspirował mnie trzecim wierszem. Trzeci wiersz. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. To jest tutaj taka dygresja do życia Heliego. To jest ciekawa. Chciałbym ci powiedzieć, że to jest też do ciebie słowo, że twoja lampa jeszcze nie zgasła. Że Bóg ma z tobą jeszcze coś do zrobienia. Jeżeli myślisz, że już nie, że już przekazałeś pałeczkę i sztafetę, to chcę ci powiedzieć, że jeszcze twoja lampa nie zgasła. To znaczy, że dzisiaj jest dzień i jeszcze jest czas, żeby Bóg ciebie użył. Amen? Masz może słowo nad swoim życiem wypowiedziane, słowo prorocze. Trzymaj się tego słowa, nie puszczaj go. Jeszcze lampa twoja nie zgasła. I dalej czytamy w Słowie o Samuelu. Zobaczcie, czytamy, to jest też niesamowite, że Bóg tutaj nie ukrywa, jak się rzeczy mają. Mamy Samuela, który jest młodzieńcem, który zostaje oddany przez rodziców na służbę do przybytku. Jak się z tym czujecie? Od mu ułożyli życie. Zawęzili mu możliwości rozwoju. Przecież życie ma tak wiele obszarów różnych. Przecież mógłby się uczyć, kształcić, pójść na uczelnię i tak dalej. Rodzice Anna zdecydowała, że oddają go do Heliego, aby uczył się w przybytku. To jest ciekawe, jak my dzisiaj na to patrzymy. Ale chcę wam pokazać, jak ważne było to, że Anna modliła się o to, że jeżeli urodzi syna, to odda go Bogu. I tak się też stało. Jak to było ważne w historii Izraela i w tym, co Bóg chciał zrobić przez Samuela. Samuel trafia do przybytku. Można by powiedzieć, dziwna historia. Młody chłopak trafia do przybytku, aby służyć Bogu. Tak nie przystająca do tych czasów. Mi to się kojarzy, jakby oddali go gdzieś do jakiegoś zakonu. Chcieli go odciąć od świata, zrobili mu krzywdę. Czy nie mamy nieraz takich emocji? Czy chciałbyś swoje dziecko tak potraktować? To jest niesamowite, że Bóg w tym wszystkim miał plan. Że Bóg miał plan, był bardzo konsekwentny. Anna była posłuszna z mężem. Oddali syna do przybytku. On uczył się i praktykował przy Heli. Heli był kapłanem i wprowadzał go. I widzimy tutaj w tekście właśnie, że Heli go uczył. Kiedy Bóg woła Samuela, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, to Samuel nie jest w stanie rozpoznać jego głosu. Widzicie to w tekście? On myślał, że woła go kapłan. Mówiłem o tym, że ten głos jest często podobny. I kiedy jesteśmy w takim momencie naszego życia, że nie rozróżniamy jeszcze Bożego głosu. Wiersz 7 daje nam odpowiedź na to. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. I powiem wam, że można chodzić do kościoła. Niestety. Można być tak jak on w przybytku, codziennie w Bożych sprawach. Nie mieć jeszcze objawienia słowa. Żyć po prostu z dnia na dzień,
w jakiejś rutynie chrześcijańskiej, ale nie mieć objawienia. I powiem wam, że to nie jest zła rzecz. To jest po prostu moment w życiu. To jest moment w życiu, przez który musimy przejść, ale w którym musimy być też wierni. W którym też musimy być wierni. On nie znał Pana, a Słowo mu się jeszcze nie objawiło. Czy wiecie, że wiara to Boży dar? To jest łaska. Czasami myślimy tak. Napakuję się Słowem, to będę miał wiarę. Dużo się naczytam, to moja wiara urośnie. I wiara jest ze słuchania. Słuchanie przez Słowo Chrystusowe, List do Rzymian 10:17 nam mówi, ale wiara jest jego aktem łaski, jest darem Bożym. Nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować wiary. Nie jesteś w stanie wyprodukować wiary sam. Potrzebujemy Jego łaski. Amen? Możemy czytać i niewiele to nam może dać, ale potrzebujemy Jego łaski. Czy to znaczy, że On teraz chce nas trzymać z daleka od tej łaski? Nie. On chce z nami współdziałać i być z nami w tej podróży. Ale bywają momenty w naszym życiu, że robimy pewne rzeczy, robimy je już z przyzwyczajenia nawet, mechanicznie, robimy nawet z dobrej motywacji, ale nie mamy jeszcze głębokiego objawienia. I ja widzę, jak w służbie ludzie wchodzą na różne poziomy służby z Bogiem, jak rosną właśnie wtedy, kiedy dostają pewne objawienie. Widzę, jak wy rośniecie, jak wy się zmieniacie, ale wtedy, kiedy Słowo was dotyka i przemienia was wewnątrz. To nie jest tylko wasza zasługa, ale to jest łaska, przyjęcie pewnej łaski od Boga i wtedy wchodzimy na kolejny etap. I widzimy tutaj Samuela, który uczy się przy Helim, na początku nie potrafi rozróżnić Bożego głosu. Heli go woła, w końcu Heli sam się zorientował, że to musi mówić już do niego Bóg. Daje mu instrukcję, co zrobić, jak ma się zachować. Czytamy dalej, że już posłusznie stawia się przed Bogiem i Bóg do niego mówi. Samuel brał siłę, odwagę i wiarę. I teraz poszukajmy, z czego on ją brał. Mówiłem o tym ostatnio, że życie Samuela było całkowicie skoncentrowane na przebywaniu wokół Boga, wokół Jego obecności. Nawet czytamy, że kiedy spał w przybytku, to spał w miejscu, gdzie była skrzynia Boża. Moje pytanie dzisiaj jest, wokół czego jest skoncentrowane moje i Twoje życie? Wokół czego się poruszam dookoła? Co jest centrum mojego życia dzisiaj? To jest bardzo ważne, bo to, co jest w centrum, to będzie miało niesamowity wpływ na nasze życie. Jakie rzeczy są w centrum? Czy rzeczywiście Bóg jest w centrum? Samuel przebywał w Bożej obecności, spał tam, gdzie była skrzynia. To jest bardzo ważne. Uczyń Boga centrum swojego życia. Kiedy wstajesz rano, niech pierwszą rzeczą będzie relacja z Nim. Zanim spotkasz drugiego człowieka, spotkaj się z Nim. Wiecie, ja widzę bardzo dużą różnicę. Mieszkamy z żoną od 17 lat w ośrodku. To jest specyficzne miejsce. Kiedy wychodzisz na korytarz, to masz od razu 30 osób, które mówią ci po kolei dzień dobry. Albo nie mówią ci, patrzą na ciebie spod byka. I teraz ja mam taką metodę, że rano staram się przemknąć do biura, zanim spotkam się z kimkolwiek, żeby mieć czas z Bogiem. Wiecie dlaczego? Bo nie chcę ludzi ranić. Bo wiem, że kiedy nie spotkam się z Nim, a spotkam się z człowiekiem, to ta relacja już będzie inna. Czy ktoś z was tego doświadczył? Doświadczyliście tego, że kiedy spotykasz się z Bogiem, częściej spotykam się z Leszkiem rano jako pierwszym, ale to też pozdrawiam Leszka, to też jest ciekawe doświadczenie, bo Leszek jest miły, Leszek powie dzień dobry, życzę ci miłego dnia. Także to jest to dobre spotkanie. Jestem posłaniec, anioł Pana. Więc wokół czego buduję? Czy Jego obecność jest dla mnie wartością? Czy spotkanie z Nim ma jakieś znaczenie? Powiem wam, że miliony ludzi chodzą do kościoła, ale niewiele osób uczyniło Boga pierwszym w swoim życiu. Uczyń Go pierwszym w swoim życiu. Postaw Go na pierwszym miejscu. Zobaczysz, że twoje życie diametralnie się zmieni.
sprawy nabiorą innego tempa, rzeczy mało istotne przestaną mieć znaczenie. Dzisiaj być może one mają kluczowe znaczenie w Twoim życiu, być może one odejdą w cień, coś innego stanie się dla Ciebie ważne. Służba dla Boga stanie się dla Ciebie najważniejszą rzeczą. A więc Samuel przebywał w Bożej obecności. On stamtąd czerpał siłę, odwagę i wiarę. Druga rzecz, on podążał za Bożym powołaniem. Zobaczcie, jak się rozwijało powołanie Samuela. Najpierw rodzice zdecydowali. Pachole, Samuel odesłali na służbę. Jest nawet taki, mówiłem o chyba w zeszłym tygodniu, nie pamiętam, taki słodki fragment, gdzie mamusia co rok przynosiła mu nowy płaszczyk. Pamiętacie? Szyła płaszczyk i przynosiła, bo chłopak rósł i wyrastał, miał rękawki dotąd. I no i musiała mu taki płaszczyk dla młodego proroka, który zaczynał tą służbę, uczył się przy kapłanie, przy Heli. On podążał za Bożym powołaniem, był skoncentrowany na tym powołaniu. Teraz jak to jest z Bożym powołaniem? Ja myślę, że żyjemy w kulturze dzisiaj, gdzie dużo się mówi, jeżeli byliście gdzieś na jakichś spotkaniach liderskich, słuchaliście jakichś nauczeń, konferencji, to jest duży nacisk na to, żeby szukać swojego powołania, żeby rozpoznać swoje powołanie. Rozpoznaj swoje powołanie. Rozpoznaj Boży głos, rozpoznaj, zrób. Nawet są specjalne ankiety. Mocne, słabe strony, żebyś zobaczył, do czego jesteś powołany. Ja szanuję te narzędzia. Jestem jak najbardziej za tym. Ale wiecie, co zobaczyłem w tym tekście? Że to nie Samuel rozpoznał swoje powołanie, ale Bóg go powołał. Nie Samuel latał i szukał, do czego to jestem powołany. Wielu z was w kościele często ma ten dylemat. Pastorze, jestem tyle czasu w kościele, do czego jestem powołany? Łapiecie się wszystkiego, robicie wszystko i macie, jesteście sfrustrowani często tym, że nie wiecie, do czego jesteście powołani. Ja powiem ci tak, jeżeli Bóg przemówi do ciebie, to ty będziesz wiedział, do czego jesteś powołany. Amen? Ludzie wiedzą. To Bóg mówi, to nie my mamy szukać powołania, tylko Jezus wszedł i mówił, pójdź za mną. Chłopaki nie latali z sieciami i mówią, gdzie jest Jezus, tam bym chciał, żeby mnie powołał. Piotr tak nie biegał, tak? Jezus szedł, popatrzył, come on. Idziemy. Zostaw zabawki, idziesz ze mną. Kiedy to zaczynamy rozumieć, to przestajemy być sfrustrowani tym, że nie wiem, do czego jestem powołany w kościele, co ja mam teraz robić, co ja mam teraz robić. Zasada jest taka. Skoncentruj swoje życie wokół skrzyni przymierza, czyli wokół Bożej obecności, a Bóg będzie do ciebie mówił i on cię powoła. Bywa też tak, bo mamy historię Saula, który został powołany przez Boga i dosyć dramatyczne było to powołanie. Pamiętacie? Saula, później apostoła Pawła. Na drodze do Damaszku, kiedy Bóg go powołuje i tam po prostu dzieją się rzeczy, to jest zderzenie jak z tirem. Tak? On pada, nie widzi przez parę dni. To nie jest delikatne, bo on był takim delikatnym głosikiem. Bóg go powołał, mówi, Saulu, chodź teraz za mną. Nie, to było naprawdę hardkorowe wydarzenie. Tam się działo. Ja nie wiem, jak Bóg powołuje ciebie, jak on chce ciebie powołać, ale być może chce złamać pewien stereotyp myślenia w twoim życiu dzisiaj. Że to musi być takie, jak się siedzę i sobie słucham takiego chrześcijańskiego spa i nagle w sercu taki miód i to Pan. A to było zderzenie. Spadł z konia. Oślep. I widział. Bóg mówi do niego, dlaczego prześladujesz mnie? Wow, to było dramatyczne. Może tak twoje powołanie może będzie miało taki charakter. Ale ty będziesz wiedział kiedy. Jeżeli spadniesz z konia, to będziesz wiedział kiedy. Tak? My wiemy, kiedy Bóg nas powołuje. Kiedy w naszym sercu zaczęło rodzić się takie powołanie do tego, żeby działać w Jeleniej Górze, to było jakieś 2-2,5 roku temu, zobaczyliśmy, co Bóg robi w regionie, to było początkowo coś delikatnego, to były jakieś myśli, to było jeżdżenie, szukanie, nie wiedziałem w ogóle, jak to chwycić. Ale później to było budzenie w nocy, to były rozmowy godzinami na ten temat. Dzisiaj wiemy, że Bóg chce coś zrobić.
Jeleniej Górze. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie, 10 mieliśmy spotkanie, bardzo fajne spotkanie, na którym ludzie uwielbiali Boga, na którym mogliśmy słuchać świetnej muzyki, mogliśmy śpiewać psalmy, mogliśmy słuchać historii ludzi, mogliśmy słuchać historii z misji, tego co Bóg czyni. Jest niesamowite. Sala może nie była pełna, ale było dobrze. 8 osób nowych było na spotkaniu. Wow! Fenomenalne, fenomenalne. Daj Bogu przestrzeń do tego, aby mógł do Ciebie, i nie biegaj za swoim powołaniem. Skoncentruj się raczej na Nim, na Bogu, niż na powołaniu, a On Cię powoła. Samuel, co jest też ważne, kiedy mówimy o tym, że czerpał siłę od Boga, to mówimy też, że czerpał siłę z Jego Słowa. Wiecie, dla mnie kluczową rzeczą jest Słowo i wierzę w to, jestem o tym przekonany, że my odbieramy głównie poprzez Słowo od Boga. Artur, odbieramy przez Słowo głównie. Artur się do mnie mówi, czytałem to w postaci Słowo. A mówię, wow, gość dopiero nie zaczął chodzić do kościoła i czyta Słowo. To cuda są. Cuda. Zaczynasz czytać Słowo, bo zaczynasz czuć głód. Jesteś nowonarodzonym dzieckiem i potrzebujesz zjeść. Ktoś wie, co to głód? Wiedzą. Wiemy, co to głód na różnych płaszczyznach, tak? To pragnienie. I tu się pojawia głód, bo zostałeś wzbudzony do życia, jesteś narodzony w duchu, pojednałeś się z Jezusem, masz nowe życie, a dziecko chce jeść. Ci z was, którzy macie małe dzieci, wychowujecie teraz Grzesiek, to wiecie, że tam są dwie rzeczy najważniejsze. Są to właśnie, jedną z nich jest jedzenie. Drugą to jest zmiana pieluszek. Także to są potrzeby. Czyli dziecko dużo je i dużo przerabia. I my też powinniśmy dużo jeść i dużo przerabiać. Dużo jeść i dużo przerabiać. Jak najwięcej słowa. Jak najwięcej słowa. Wersetów na pamięć. Czytamy tutaj o Samuelu w wierszu 7, że lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. Ale przyszedł moment, że Samuel poznał Pana, bo Pan przyszedł do niego. Zobaczcie. I powiedział do niego, Samuelu, Samuelu, i dał mu wszystko. Zawsze będzie ten pierwszy raz. Mój przyjaciel mówił, codziennie melduj się przed tronem Bożym, a doczekasz się na audiencję. Codziennie. Nie zawsze poczujesz, że to jest wow, och, ach, jakieś. Ale jeżeli codziennie jestem, to w końcu będzie taki moment. Wiecie, ja zacząłem od grudnia czytać słowo od początku. I było generalnie, jestem chyba na stronie numer 500 teraz, i było kilka rzeczy, które mnie dotknęły. I jedną z nich było to. Czytam to ponad 2 miesiące, 2,5 miesiące. To nie jest tak, że ja mam codziennie objawienie. Mam codziennie rema i codziennie Duch Święty do mnie mówi, ja skaczę, bo to halleluja, Pan mi da objawienie. Nie, po prostu niektóre strony czytam i nagle jest ładunek i nie możesz spać. I czytam, przeleciałem już dalej, z powrotem. Znowu do tego fragmentu wracam już od ponad miesiąca. Do tego właśnie Samuela. Bóg tyle rzeczy do mnie mówi przez ten fragment właśnie. W wierszu 21 czytamy: Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi jak? W słowie. To jest jego metoda. To jest metoda. Nie będzie się ukazywał jako Ghostbusters. Jakiś, tak? Tylko po prostu otwierasz Biblię i czytasz Słowo. I Bóg ci się objawia. Szukamy jakichś metod paranormalnych, czy jak to się mówi, tak? Chcielibyśmy jakiś przeżyć, że Pan nam się będzie objawiał w taki i taki, się trochę zastanawiam, jak paranormalni. Ale jego metodą jest objawiać się przez Słowo człowiekowi. To jest główna jego podstawowa metoda, Słowo i poruszenie poprzez Ducha Świętego. Tak? To słowo ożywione poprzez Ducha Świętego, czyli tak zwane słowo rema. Nie logos, tylko właśnie rema. Bóg objawiał się Samuelowi. Zobaczcie, jaka jest różnica między pierwszym wierszem. Samuel trafia do przybytku, słowo jest rzadkością. Później w 7 wierszu czytamy, że on jeszcze nie znał Pana, bo Pan mu się w słowie nie objawił, a później w 21. I
to jest standard naszego chrześcijańskiego życia, do którego Bóg nas chce zaprowadzić, objawią mu się w Słowie. Objawią mu się w Słowie. Możesz powiedzieć do osoby, która jest koło ciebie, że Bóg chce ci się objawiać w Słowie. Chce ci się objawiać w Słowie. A teraz jeszcze powiedz, tylko musisz to Słowo otworzyć. Gdzie? Panie, tak byś mi się objawił w końcu. I leży. Brytyjka, tysiąclatka, King James Version, jakaś tam wersja nowa z translacji z hebrajskiego na grecki. No mam tych tłumaczeń tyle, wszystkie zamknięte. Panie, no weź, wziąłbyś się na objawił, no co ty? Tak? No zrób coś, gościu, porusz się, tak? No porusz mnie! No porusz mnie! Zrób coś, Boże, porusz mnie! Otwórz Słowo. Otwórz Słowo. Żyjemy w takich czasach dzisiaj, chyba, trochę dzisiaj dużo mówię, w jakich czasach żyjemy, nie wiem, coś mi siadło na głowę, ale żyjemy w czasach, to chyba zawsze żyjemy w jakichś czasach. Generalnie ja bym to nazwał w chrześcijaństwie, sam tego doświadczam, też bym powiedział tak, to tak second hand, to jest tak, że z drugiej ręki coś przyjmujemy, albo bym nazwał życie przerzutym pokarmem. Teraz wam wytłumaczę, co to znaczy. To jest tak. No może mnie jakiś kaznodzieja zainspiruje. Niech coś powie do mnie. Wiecie, żyjemy objawieniem innych ludzi. A ja chcę ci powiedzieć, że Bóg tak bardzo cię kocha, że On ma objawienie w swoim Słowie dla ciebie. Bezpośrednio od ciebie, dla ciebie, od siebie, bez pośredników. Czy potrzebny jest pośrednik? Czy potrzebny jest kaznodzieja? Czasami tak, bo my się inspirujemy. Przychodzimy do kościoła, ja się dzielę z wami swoim objawieniem, ale wy wszyscy macie objawienie. I wiecie, że pełnia tego objawienia jest w całym kościele. To nie jest to, co Bóg do mnie powiedział. To jest jakiś wyrywek. I to jest dla mnie często, do mojego życia. Ja się muszę dobrze zastanowić, czy wam to powiedzieć. Czy to jest do mnie, czy to jest do kościoła. To jest moja modlitwa jako pastora. Boże, czy to jest słowo do mojego życia, czy to jest słowo do kościoła, którym chcę, żebym się podzielił. Ale jeżeli ty spędzisz czas z Bogiem, jeżeli będziesz w Jego obecności, to on, to co najcenniejsze, czyli objawienie siebie samego, jaki jest w Słowie, to będzie coś niesamowitego, że ty to złapiesz, będziesz tak podekscytowany, jak będziesz czytał Słowo, będziesz czytała Słowo. Wiecie, o czym mówię? Tak? Niektórzy z was jesteście teraz w sezonie życia, gdzie jesteście zajarani Słowem. Czyli nie ma nic lepszego w życiu chrześcijanina, niż bycie podekscytowanym tym, że poczytam rano Biblię. Tak się zastanawiam, co ja mówię. Tak? No bo to tak, wiecie, komu się rano chce Biblię czytać? Nie? Komu się w ogóle chce rano wstawać? Ale jeżeli nie zrobimy tego kroku, to dotyczy dyscypliny też duchowej, to okradamy się z szansy, że On do nas będzie mówił. Okradamy się z szansy. Zainwestuj w swój czas z Bogiem. Uczyń go centrum. Ja powiem ci, że pierwsze minuty naszego dnia są najistotniejsze. Pierwsze sekundy nawet są najistotniejsze. Kiedy wstaniesz, pierwsze myśli, gdzie pobiegną twoje. Tak często będzie wyglądał twój dzień. Jeżeli od razu lecą w problemy, jeżeli od razu lecą w jakieś troski, tak będzie wyglądał dzień. Koncentrujemy się na nim, na jego słowie. Samuel był człowiekiem, który doceniał objawienie w Słowie. To, że Bóg mu się objawia. Karmił się Słowem. Mówiliśmy też w zeszłym tygodniu to, że uznawał autorytet. Że uczył się przy Heli. Heli potrzebował takiego momentu. Ja wierzę, że to jest moment przejściowy, ale kiedy idziemy za Bogiem i nie potrafimy rozróżnić rzeczy, zadajemy pewne pytania, są ludzie, którzy mogą nam odpowiedzieć i powiedzieć. Samuel nie rozróżniał Bożego głosu. Heli mówi, Heli też, dopiero za trzecim razem, kiedy Samuel do niego przyszedł, powiedział, to Pan do ciebie mówi. I teraz mówi mu tak, to jest dokładnie relacja syn-ojciec w kościele, w takim duchowym wymiarze. Jak kolejny raz cię zawoła, to idź i powiedz mu. To jest konkretna informacja, co ma zrobić Samuel. Zobaczcie. Na tym też polega nasza
służba, że wprowadzamy kolejne osoby, które przychodzą do Boga, właśnie ucząc je. Jezus powiedział, boście wierni wszelkiemu stworzeniu, uczcie, ucząc przestrzegać wszystkiego, czego was nauczyłem. Heli nauczył się tego, potrafił rozróżnić. Później Samuel to zrobił, a później widzimy w życiu Samuela służbę, kiedy powołuje Saula na króla i daje mu duchowe wytyczne. Wiem, że Saul jak skończył, że nie do końca był posłuszny temu. Później Dawidowi daje wskazówki, Dawida namaszcza. Ktoś oglądał wczoraj Biblię? Film, tak? Był właśnie ten moment namaszczenia Dawida na króla i była walka z Goliatem pokazana. Goliat naprawdę był duży. Ta scena mi pokazała, że był duży. Pięknie go trafił kamieniem w czoło, normalnie, centralnie. Upadł jak długi. Ktoś lubi takie sceny? Jak facet pada z hukiem? Oczywiście. I to jest przeznaczenie dla naszych nieprzyjaciół. To jest obraz duchowej walki. Dawid jest też typem Chrystusa. Jezus na krzyżu pokonał Goliata, jakim są nasze grzechy, nasze choroby, nasze cierpienia. Pokonał go nie kamieniem, ale drewnem, krzyża, swoją łaską, swoją świętą krwią, swoimi ranami i sińcami. To była jego broń. To była jego broń. W wierszu 18 czytamy. Pamiętacie, kiedy czytałem ten tekst, kiedy Bóg przemówił do Samuela i powiedział mu wszystko o Heli, to Samuel się bał. To był pewien test dla niego. Musiał pokonać lęk, musiał pokonać to, co było w nim, ten strach, żeby stanąć przed swoim mentorem, przed kapłanem i powiedzieć mu prawdę. To, co usłyszał od Boga. I kiedy to zrobił, to dopiero czytamy o pewnej promocji. Dopiero czytamy o tym, że Bóg go przenosi na wyższy poziom życia chrześcijańskiego i mówi do niego częściej. To była pewnego rodzaju próba. Myślę, że gdyby Samuel nie przeszedł tej próby, to później trudno było mu pójść do Saula i powoływać go na króla, a później go odwoływać. To jest chyba dużo trudniejsze, wydaje mi się. Trudno byłoby mu pójść do Dawida i też młodego chłopaka powoływać na króla, oczywiście z Bożego powołania. Modliliśmy się w zeszłym tygodniu i mówiliśmy o młodym pokoleniu, że Samuel jest też dla mnie symbolem młodego pokolenia. Wiecie, Heli, kapłaństwo Heliego, Heli, który ginie dramatycznie, ponieważ jego synowie żyli niemoralnym życiem. Heli na to dawał przyzwolenie. Skończył jak skończył. Mówiłem wam w zeszłym tygodniu, że spadł z krzesła i złamał kark. To nie był dobry koniec. To był dramatyczny koniec, ale wszystko się wypełniło, co Bóg powiedział o synach Heliego i o Heli. I wchodzi Samuel. Nowe pokolenie, człowiek, który żyje w czystości. Później, kiedy będziecie czytali kolejne rozdziały, to wiemy, że Samuel powołał swoich synów też na kapłanów i też nie był w stanie ich utrzymać. I też oni czynili to, co złe przed Bogiem. Dlatego też później następuje powołanie na króla Saula. I jeszcze tylko jedna chwila, powiedzmy tylko o wierze. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 wiersz. Wiara pochodzi ze słuchania. Znany fragment, kluczowy fragment Bożego Słowa. Wcześniej jest mowa o Ewangelii. Tutaj czytamy o tym, że wiara pochodzi ze słuchania. I chciałbym wam powiedzieć, że my wiemy też jako chrześcijanie, że wiara musi mówić. Czyli wiara aktywuje się poprzez wypowiadane słowa. My wypowiadamy rzeczy, wypowiadamy Boże Słowo. Wiara musi mówić, ale wiara najpierw musi usłyszeć. Wiara najpierw musi słuchać, zanim wypowie. Czyli my najpierw słuchamy, dostajemy słowo od Boga i wypowiadamy to słowo. To jest bardzo ważne. Wiara, Biblia mówi, że wiara wtedy pochodzi ze słuchania i tam jest użyte dokładnie narząd słuchu. W Grece to stwierdzenie oznacza narząd słuchu, ale my wiemy, że my słuchamy nie tutaj uchem, ale słuchamy wewnątrz siebie, nasz wewnętrzny człowiek narodzony na nowo słucha, bo tylko on w stanie usłyszeć to, co Bóg do nas mówi. Wiara pochodzi wtedy ze słuchania, a słuchanie przez słowo.
przez słowo Chrystusowe, czyli przez Chrystus namaszczony, czyli przez namaszczone słowo. I tam jest też użyte słowo rema w oryginale, czyli wypowiedziane słowo, aktywne słowo, słowo, które dotyka mojego życia. Gdzie wiara będzie pochodziła tylko ze słowa, które dotknie twoje życie. Czyli czytasz słowo, czytasz generalnie logos, całe słowo i bywają momenty, że Bóg do ciebie mówi i to buduje twoją wiarę. To jest ten moment dotknięcia przez rema. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I nasza wiara będzie taka, jak rzeczy, których słuchamy. To też taka ważna myśl. Jak rzeczy, które wpuszczamy do środka, bo my je wpuszczamy. Wiecie, że statek nie tonie z powodu wody, która znajduje się dookoła niego, tylko z powodu wody, która wlewa się do środka. Woda nie jest zagrożeniem dla statku. I to, co słuchamy, nie musi być dla nas zagrożeniem, ale jeżeli wpuszczamy pewne rzeczy niepochodzące od Boga do naszego serca, one mogą nas zatopić. Więc wiara w tym pozytywnym znaczeniu, pójścia za Bogiem, ona pochodzi ze słuchania. Słuchamy Boże rzeczy, budują naszą wiarę, ale jeżeli słuchamy negatywnych rzeczy, jeżeli otaczamy się ludźmi na przykład toksycznymi, którzy będą nam mówili w kółko i podważali Boże prawdy. Ja powiem wam szczerze, że bardzo ostrożnie wybieram ludzi, z którymi spędzam czas. Dlatego, żeby nie tracić wiary. Psalm pierwszy. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, który nie zasiada w gronie szyderców, który nie staje na drodze grzeszników. Czym się otaczamy? Kto jest w centrum? Tak. Boga w centrum stawiamy, ale też otaczamy nasze życie. Otaczamy głosami. Czego więcej słucham? Czego jest więcej w moim życiu? Czy informacji, czy wiadomości, czy też jest miejsce na słowo? I idę za tym słowem. To będzie kluczowe. Czy będziesz wzrastał właściwie, czy raczej będziesz taki koślawy później, powykręcany. Później mamy ludzi, którzy chodzą 10 lat do kościoła, 15 lat do kościoła i oni ciągle nie wiedzą, czy Bóg jest. Mówię, na czym to swoją wiarę opierasz? To przynajmniej nie psuj wiary innych. Nie mów nic, bo możesz zepsuć czyjąś wiarę. Mów tylko to, co budujące. Mów tylko to, co prawdziwe. Prawdą jest Jego słowo. Jeżeli w to nie wierzymy, to wszystko inne nie ma sensu.